Nagrałem już kilka odcinków typu 5 śmiesznych gier o SCP, albo na przykład 5 dziwnych gier o SCP. To co może powiecie na 5 losowych gier o Siren Headzie? Tak, oto przed wami 5 losowych gier o Siren Headzie, jeżeli możemy to tak nazwać. Śmieszne jest to, że dosłownie każda, ale to każda ta gra nazywa się Siren Head. Każda, dosłownie. Ja każdą pobierałem z Game Jolta, dosłownie 5 losowych pozycji i każda z nich nazywa się Siren Head. Wszystkie, mam nadzieję, linki będziecie mieli w opisie, jeżeli dobrze posegreguję i porobię. Dobra, mamy to. Siren Head, Bison, Creature, by Trevor Henderson. Jedziemy, mamy start i quit. Jedziemy. To jest Unity, więc zobaczymy, co to będzie. Gry nie są długie, nie wiem, czy są dobre. Nie są długie na pewno. O Jezu, stylistyka bardzo pikselowa. Pine Ridge Hiking Trail. No vehicles allowed. No ale tu jest jakiś vehicle. Piękna jest ta gra, cudowna. Znaczy ja chyba to ma być w takiej konwencji. Dobra, to chyba mamy tu iść. Ona chyba ma być w takiej konwencji, takiej pixel artowej. Co jest, dobra. It's a backpack, maybe it's belong to Mystic Hiker, but I leave it behind. Te, ty tam słyszysz syrenę, czy zastanawiasz, kurde, plecakiem. Co to jest? A scrap of the shirt, looks like the struggle. A, czyli kawałek koszulki. No tamten był plecak, to był kawałek koszulki. Piękny mi się, podoba mi się ten świat, to jakbym grał w Gothica, a Gothica lubię. Kolejne zadrapania. Ja wiem, że taka stylistyka. Kolejne zadrapanie, okej, dobra. Jakby słyszałem już dźwięki syren, więc nie wiem, czy cokolwiek mnie zaskoczy. Znaczy nie wiem, czy tu coś, o nie, chyba krewa tam jest. Nie wiem, czy coś ma mnie zaskoczyć w tej gierce, no zobaczymy. Jakby mam 5 gier, nie wiem, w ile je przejdę. Wydają się wszystkie ci ten. Wszystkie się wydają jakby szybkie. Could that be, czy to może być? A, musi się cofać do tego. Do auta! On się odwraca? Przestań. On idzie w moją stronę. Dobra, wymieniamy go. Ta może, o, może właśnie nie wymieniam. Boże, czemu to jest filtrek przy Slendermanie? A, weź ode mnie te łapska. Dobra, uciekamy przed nim. Elo. Elo, Trello, Morello. S, frajerze. Wracamy tym pokątnym, pięknym światem. Aaaa, frajer, debil, musi mnie gonić na piechotę. Dobra, przestań. Co mi klaksonem? Przestań ten klakson. Wyłącz. Znaczy mi się podoba taka pikselowa stylistyka. Boże, chłopie, co mnie bejtujesz na dźwięki? Ja się taki, ja taki nie jestem. Jak ktoś ma umierać, to na pewno nie ja. Dobra, Essa, jest moje autko. Chyba. S? Chyba odpalane są kluczyki. Przynajmniej tak to brzmi. Nie odjeżdżanko. No i odjechane jest. No jest. O co chodzi? Tyle? Koniec gierki. To niezła gierka. Dobra, nie przedłużając, lecimy do kolejnej. Okej, jest kolejna gierka, warto naznaczyć, że ta się nazywa już Horror Game, w sensie sama gierka na Game Jolcie się nazywała Siren Head, ale plik wykonawczy nazywa się Horror Game. I wygląda w ten sposób, trochę jak Baldi, ale jakby stylistyka jest ta sama, mamy latarkę, jakieś auto, no dobra, no lecimy no. Co się będziemy bać? To też taka pikselowa gra, ja tak jak mówiłem, lubię taką stylistykę. Znowu ptaki, boże, scenariusz jak w tamtej gierce, też tam ptaki odleciały, tylko syren nie słychać. Tam jakiś chyba dym jest. No okej, Dan. Mamy wybrać drogę. Dobra, idziemy tam, gdzie te ptaki. Też za bardzo nie ma zarysu fabularnego. W ogóle tu nie było menu, po prostu się gierka odpaliła. Też jest na Unity. To też jest warte naznaczenia. Okej, tu mamy syrenę. Okej, jest chyba... A nie, to zwykła syrena. Dobra, S. To zwykła syrena. Już myślałem, że Siren Head na starcie. Dobra, tu jest dym. Dobrze widziałem. I to jest chyba jakiś rozbity dom. Boże, strasznie się boję takich pikselowych horrorów. Jakby na tym się wychowałem i to strasznie się tego boję. Dobra, jest jakieś obozowisko. Krewa w namiocie. It's a bug. A, że to. To jest bug, no dobra. To tam też był plecak na początku. O, patrzcie, typowy błąd Unity. Pięknie to wygląda. Cudnie to wygląda. To jest, w The Forestie jest dosłownie to samo. Dobra, ja tu mam coś jeszcze odtworzyć, czy tylko to było, że it's a bug. Chyba it's a bug. Dobra, to lecimy dalej. Jakby, mówię, tu nie było żadnych menu ani nic. Po prostu
Lecimy. Nie wiem, czy wy to słyszycie, jest taki leciutki dźwięk chodzenia. Chodźmy do tej latarenki może najpierw, bo ona wydaje dźwięki. So, what the fuck? I just won't stop making noise in a break, I just move on. Ała, jakie głośne, ała! Ała! Dobra. Nie można zatrzymać tego dźwięku, więc po prostu chodźmy. Nie wiem, czy dobrze poszedłem. Miejmy nadzieję, że tak, bo ten świat jest taki niezbyt zamknięty. Pozwala nam na leciutką eksplorację. No ale dobra, no zobaczymy, no. Yo. Ktoś tu jest? Nie, nic, po prostu taki zakątek. Boże, to akurat wygląda jak SCP-804. No, kluczyk nasz dobry, albo 807, już nie pamiętam. 804 chyba. Dobra, i to jest taki skrócik. Bo tam jest ten to wejście. Dobra, to lecimy dalej. Możemy sprintować, bo jak kliknę shift, to szybciej biegamy. Z naszą drewnianą latarką. A jaki jest cel? Kim jesteśmy? Tak... Pierdziele, no ja się boję już. Ja się nie chciałem się śmiać z tej gry, no. Ja pierdziele. Syf, ja nie idę tam, kurna. Wywalone jajuszka mam, nie będę tam iść. Pierdziele, się przestraszyłem już. Nienawidzę takich... Straszne, już się boję. Krewa. Cześć, krewa. Tam też była krewa. O, shit, tu dużo krewy jest. Dobra, to idziemy za krewą. Ciało? Czy nie ciało? Tak. Pierdziele. Sranie! Gówno, jebanie! Ciała dwa. Gówno, rudy i bez głowy. Nie wiem, czy nadzy byli. Ja pierdziele. Już się przestraszyłem, no ja nie chcę w to grać, no. Straszna jest ta gra. Kolejna syrena. Pieprzona. Czemu ta gra jest taka przeraźliwa? Przerażająca. Przeraźliwa, kurna. Beczki jakieś. No to nawet latarki nie mogę wyłączyć chyba, nie wiem. To jedynym przyciskiem wykonawczym jest shift i chyba E. A, i to jest zakątek, tak? I tu nic nie ma dalej. Fajnie, dobra, czyli mam się wrócić. Aaaa! Dobra, no gra jest przynajmniej dłuższa trochę. To po co ja tu poszedłem? No i się będę musiał wrócić. Tu syrenę znowu słychać, bo tam też nie ma przejścia. Czy źle zapętlony dźwięk, ale przynajmniej przestrzenny jest. Tam w krewie byłem i tam były dźwięk wystrzału. Co, gdzie ja mam iść dalej? Mam iść tam, kurde, gdzie ta kobieta krzyknęła na 100%. Chyba kobieta. Nie wiem, nie chcę określać jej płci. A mówiłem wam już, że możecie zostawić łapkę w górę. Jezus, że ja bym zapomniał. Jezus święty, zapomniałem. Ale już mówię, możecie zostawić łapkę w górę i suba. I suba najważniejsze, bo te przyrosty u mnie umarły ostatnimi czasy. Dobra, co tutaj? Tu pani krzyczała. Ja już gram z jedną słuchawką, bo się tak boję. Okej, trzy groby. Dziecko. Dobra, trzy groby. Super, że trzy groby. Tam były dwa ciała. Więc chyba jedno ciało gdzieś tu ciągle jest. Nie wiadomo, czy martwe. No, kolejne Siren Head. Sirenhead.mp3. Znaczy gra jest straszna. Myślałem, że będzie krótsza albo gorszej jakości, a tu się faktycznie człowiek idzie przestraszyć. Co za moździerz bojowy. What the fuck. A, że przewrócona... No dobra, to gdzie ja mam iść dalej? To są te groby. Gdzie ja mam iść dalej, kurde? Ten, bo to się skończy na trzech. Chyba będą trzy losowe gry o Siren Head, a nie pięć. Bo na pięć to ten odcinek będzie trwał pół godziny. Też byłem wszędzie, kurde. No tam byłem. Tu ta pani krzyczała. What the fuck? Gdzie ja mam teraz pójść? Tam jest ten dym. Tu był ten skrót. Ja już wszędzie byłem. Albo jestem głupi jakiś. No chyba byłem wszędzie już. No nie wiem, no. Tu jest ta odnoga i ona się łączy. Syrena, no. Tu jest wypadek, chyba że tu mnie nie było.
Stamtąd przyszedłem. No to bym kazała mi gra się tak wracać już? Super, że znalazłem ciała, groby i w ogóle. Umca. Ale co w związku z tym? Bo jakby chciałbym tą grę jakoś sfinalizować. Zamknąć ten temat, a nie mogę. No to jest powrót. No dupa. Tu jest ten. Tam jest moje auto. Dobra, dupa, wracamy. Nie wiem, przeszedłem całą mapę. Chyba ta gra nie ma zakończenia. Nie wiem, nazywa się Siren Head. Siren Head Horror Name. Może mogę wrócić? O, shit! Czy ty... Wsiadaj! Thanks for playing. Demo. A, czy miałem się wrócić? Dobra, lunia, space to quit. No i kurde, lecimy do nexta. Fajna była gierka w sumie. Przestraszyłem się. Uwaga, ta gra już ma menu. FNAF Maker. Play new edit game. Click on the game to load it. Aha, dobra. Restart. Dobra. Znowu play game. Click on the game to load it. No to o co chodzi? No przecież, kurde, no już piąty raz to restartuję. New game. Game name. Gabor. Ok. Co? Ale czemu to jest... Ej, no czemu to jest FNAF Maker? Przecież to jest... Czemu to jest... No przysięgam, no patrzcie czaty, macie, będziecie mieli grę. Patrzcie, to jest to, o, to jest to tutaj. To, ja to pobrałem z Game Jolta. Włączam to. Play, Gabor. New game. Co? Uwaga! Jakby ja te gry posortowałem wagą. Na początku były jakby największy rozmiar, a później były najmniejsze. Ta gra miała swój instalator, więc to musi być kozacka gra. Siren Head, start. O shit, okej, okay, wygląda sztos. Jakaś taka stylistyka 2D? Dobra, lecimy. I ładna, podoba mi się. I 2D jest, to też warte naznaczenia. Póki co AID mam tylko do manipulacji. Chodzę z latarką, która daje gówno światła. Moja, nasza postać wygląda jak... Taki ten, co nas w lochach chyba zabijał w Food and Sand, w ten Swords and Sandals. Dobra, my gdzieś dojdziemy? Nie wiem, czy gdzieś dojdziemy, ale fajnie było jakbyśmy gdzieś... Auć, to bolało w uszy. To bolało w uszy. Dobra, jest człowiek, który się powiesił. Jest słychać syreny w tle, jakby ta gra nie wywalała decybeli w kosmos. Czemu wywalasz decybele w kosmos, gro? Super. Idziemy dalej, nieustannie. Jestem ciekaw, czy gdzieś jest tu może w tle ukryty, jak sądzicie? Siema, chyba mam uciekać przed nim. A jesteśmy szybsi, co to za ucieczka. Ta, ale ładny jest. W sensie tak wizualnie gra, jest spoko. Grałbym w 2D, gdybym mógł się obracać, a nie szedł tyłem. Dobra, uciekamy od niego, bo chyba powinniśmy uciec teraz. Ale każdy schemat każdej tej gry wygląda tak samo. Jest nas wisielec, on tam jest? O, jest tam, dobra. Bo raczej nie chcę w niego wbiec, bo umrzemy raczej. Raczej umrzemy, jak w niego wbiegnę. Dobra, to wracamy do autka. Jesteś tam? Gruby? Jesteś. Kurde, podobiłem te gierki o Siren Headzie. Oprócz poprzedniej, bo ona była jakaś dziwna. Nie wiem, FNAF Maker to był nagle. Dobra, już kolo. Idziemy do auta, odjeżdżamy, nikomu nie wchodzi w drogę i siema. Cmentarz. Nie jestem ciągle? No, troszeczkę chyba od niego odbiegłem. Ta, idzie! Kurde, bo się okaże, że odpalanie auta będzie trwać 5 godzin. To spoko giereczka się wydaje. Jest nasze autko? Ej, tu... A, mamy autko, dobra, już jest odpalone. Aha, i gra się zamknęła. A taka ładna była. No dobra, uciekliśmy. Okej, czaty, z tą grą mam największy problem. Się tak buguje ekran cały. Chyba będzie działać teraz. Halo, jest gra, dobra, nie wiem, ona chyba w 320 pikseli działa. Play, run, escape, a jest creepy bardzo przez to. Spooky game. Arrows, dobra, run. Ała. You went out camping despite about creature lurking forest, you started to get the pitch ground, bla 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 bla, escape. Jaki creepy! Nienawidzę takich gier. Nienawidzę takich gier. Są najstraszniejsze właśnie takie gry. Jak minigierki we FNAF-ie.
pierdzielę. O, słyszałem chyba syreny. Nie, no to się przestraszę, wyskoczy mi coś w tej gierce. Zesram się. Dobra, lecimy. O! Nienawidzę takich gier. No krzyki, no czaty, no ja nawet Siren Head się nazywa. Chłopco żrego! Won! Chcę uciec! Czemu mnie nie chce gra puścić? Mam tu podejść? Czemu jeś... O, shit, can I... Aha, uciekamy przed nim, dobra. Zaczął jeść kolegę syreną. No, każda gra ma takie... Każda ta ma takie fade-outa. Dobra, bo to zakładam, że na zasadzie frame'ów to jest. Takie coś to ja też bym mógł easy zrobić w tym... Multi-click Team Fusion. Dobra, nie chcę, żeby nas umarł. Żeby nas zabił, nie chcę, żeby nas umarł. Boże, mówię jak jakiś Ukrainiec. O nie, jesteśmy... A, puść mnie! Puść mnie! Ja chcę do lasu, wbiegnij do lasu, głupia pos... O, o, no, puść mnie, no zabije mnie, zabije mnie! Co za muzyka? Ha, to tyle! Pokczam! Essa giera! Respected owner. Bang, first, thanks for playing. Escape to quit. Kliknąłem escape. A więc tak się prezentowało 5 losowych gier o Siren Headzie. Niektóre były lepsze, niektóre były gorsze, nawet fajne, podobało mi się. Napiszcie koniecznie, co o nich sądzicie. Gierki macie w opisie. Mówi do was Gabor, zostawcie łapkę w górę i suba. Mam nadzieję, że taki format bardziej pocięty nawet tymi takimi cięciami z OBS-a bardziej wam się podoba. Jak ze standardowo seria 5 różnych gier losowych, dziwnych, strasznych. Zobaczymy z SCP Siren Heada. Będzie opatrzone w każdym razie. Mówi do was Gabor. Mam nadzieję, że wam się podoba. Wbijcie na grupę na Facebooku, fanpage, Instagram, serwer, Discord, serwer w SCPSR, drugi kanał na YouTubie, drugi kanał, znaczy pierwszy kanał na Twitchu, na którym są streamy od godziny 16 do 21. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, udostępniając dzwonek, subskrypcję. Mówi do was Gabor, do następnego. Yo!